Witam Was 4 lipca 2019 roku. Dzisiaj mam kolejne zlecenie na odnalezienie obrączki. Dzisiaj będzie sprawa o tyle trudna, że jest to na terenie prywatnej posesji. A więc wiecie jak to jest. Miliardy sygnałów na złom i tak dalej. No ale nic, podejmuję się tego wyzwania. Trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się przy akcji. No dobra, słuchajcie, dotarłem na miejsce. Idę się rozeznać w sytuacji, co i jak. Dzień dobry. Można? Ja tutaj w sprawie zagubionej obrączki. No i dobra, słuchajcie, lecimy, bo się okazuje, że obrączka jest zgubiona na innej posesji, nie tutaj, jakiś kilometr stąd, więc lecimy poszukiwać. Jadę za klientem. No, słuchajcie, do przejścia mam jakieś, kurczę, nie wiem, 30 metrów bieżących na 2 metry szerokości, wysoka trawa. No nic, zobaczymy zaraz, odpalamy sprzęt i jedziemy z tematem. No dobra, sprzęt, czyli Garrett AT Gold, pinpointer, nokty i digerek od Sebastiana Blitza. I zasuwamy. No ciężko się chodzi, słuchajcie, w tej wysokiej trawie. Ale nikt nie powiedział, że będzie lekko. Kawałek folii, słuchajcie. Ale trzeba każdy sygnał kopać, bo różny bywa. Jest fajnie, że nie ma aż tak dużo śmieci. Spodziewałem się, że będzie gorzej pod tym względem. Więc tragedii nie ma. No miejmy nadzieję, że znajdziemy. Mam jakiś tam sygnał, 51. Sygnał by się zgadzał, ale niestety to nie będzie to. Za brzydki sygnał, taki kapsulowaty. O, ładny sygnał, 51. Dosyć powtarzalny. Patrzcie, jest. Jest. Znaleziona, ile? 10 minut? Także kolejne zlecenie udane. Idziemy z dobrą wiadomością do Karola. Dobra, sprzęcik odkładam. Pointerek tutaj mało go używałem. Bardziej go będę w wodzie używał. Digerek się sprawdził fajnie. I obrączka znaleziona. Także co, przeszedłem jakieś 6 metrów bieżących i tyle. Karol! O, jesteś! Czy to zgubiłeś? Ja. I teraz powiedz mi, bo ja tu siedziałem chyba z 3 godziny w tej trawie. Chodź ci pokażę, gdzie to. Chodź ci pokażę, gdzie to było. Tutaj było. Tu leżało. Zobacz jak blisko, nie? Przy tej roślince, nie? A Dawid wczoraj się męczył. Polecam ci na przyszłość, nie? Jakbyś coś tam zgubił. Jo, jak jakiś znajomy by coś zgubił, to tam wiesz, dzwońcie, nie? Dobra, uciekam, nie zabieram czasu. Dzięki, trzymaj Karol. Trzymaj się, hej. No i dobra, cała akcja zajęła, słuchajcie, do 10 minut. Praktycznie trzeci chyba sygnał i wyszła obrączka. Facet zadowolony, ja zadowolony. I do następnego zlecenia.